Siatkarska drużyna TODO UKS Moszczarni rozegrała pierwszy mecz w niedawno oddanej do użytku hali sportowej w Ostrowicach. Niestety inauguracja we własnym obiekcie się nie udała. Czarni przegrali 0-3 w setach do 13, 23 i 16. Liczyliśmy na wynik odwrotny. No nie mówię, że 3-0, natomiast chcieliśmy bardzo ten mecz wygrać. Jestem rozczarowany postawą zespołu i wynikiem. Pierwszy mecz we własnej hali przed własną publicznością, ta publiczność była no, dosyć okazała, musimy przyznać. Tak, i jesteśmy zadowoleni z tego tytułu, ponieważ na to liczyliśmy. I jest nam z tego tytułu również przykro, że nie potrafiliśmy zadowolić kibiców i jak gdyby zdobyć sobie powiedzmy uznania i zachęcić ich do przybywania na następne mecze, bo tych meczy w tym sezonie akurat w ostrowickiej hali nie będzie zbyt dużo, aczkolwiek początek sezonu właśnie dzisiaj, za tydzień gramy mecz z Kaliszem u siebie i za dwa tygodnie ze Słupcą. No, trzy mecze u siebie pod rząd, tak, trzy tygodnie. No, liczę, że ci kibice będą przychodzić mimo tej porażki dzisiejszej. No, która jest taka, nie powiem, że my nie gramy od dzisiaj w siatkówkę. Tych meczów żeśmy już naprzegrywali dość dużo. Pewnie więcej żeśmy przegrali niż wygrali. Natomiast bolesna, bo to tak powiedzmy, pierwszy mecz u siebie. Każdy liczył na to, że wypadniemy w tym meczu na tyle dobrze, że wygramy. No to się nie udało i stąd takie rozczarowanie. Powiedział pan, że tak. Co nas w tym sezonie jeszcze czeka? No więc trzecia liga, która jest podzielona na dwie grupy. My gramy w grupie, nazwijmy to południowej. Mamy siedmiu przeciwników, czyli gramy sześć meczy u siebie, sześć na wyjeździe. Tak jak powiedziałem, jeszcze w październiku zagramy dwa, czyli razem już będą trzy mecze zagrane u siebie. Zostaną nam jeszcze trzy mecze. Nie pamiętam dokładnie terminarza, wiem, że to się kończy gdzieś tam w lutym bodajże, cała ta liga, także tam gdzieś są długie przerwy. No na pewno przyjedzie tu, tak jak już powiedziałem, przyjedzie Słupca, przyjedzie Kalisz, przyjedzie jeszcze Gostyń, Ostrów Wielkopolski i Leszno. No i to wszystko są trudne mecze, że tak powiem, tak? Dlatego, że nie ma tam słabych zespołów, a nasze cele na tą ligę, no my po prostu... No tak, spaść nie ma gdzie, bo trzecia liga jest najniższą ligą rozgrywkową. Awansować do drugiej ligi, no to nie oszukujmy się, ani nie stać nas organizacyjnie, ani kadrowo, ani finansowo. Nawet nie mamy takiego pomysłu. Znamy realia, wiemy, co to jest druga liga w siatkówce. I takie głupie myśli nam do głowy po prostu nie przychodzą. Naszym celem podstawowym jest zagrać dobry mecz, tak ja uważam. I dzisiaj go nie zrealizowaliśmy.